Dostępna jest nowa stacja radiowa tylko w Mirror Parku. Jeśli ktoś właśnie zaraz zaczął nas słuchać, to mam na imię Johnny Orbitson, a stacja nazywa się... O, mi znikło. A stacja nazywa się Sleeping Los San... Still Sleeping Los Santos. Na razie nadajemy tylko lokalnie, ale z waszą pomocą może nam się uda dotrzeć do wszystkich zakątków San Andreas. I mamy jeszcze drugą wiadomość, tu Johnny Orbison, to odzewka dla wszystkich. Jak będziecie w Mirror Parku, to posłuchajcie mojej nowej stacji Still Sleeping Los Santos. I pewnie dziwicie się, dlaczego jest tylko tutaj, o, mamy proszę bardzo nową stację radiową, która została dodana 15 grudnia, czyli wraz z nowym DLC z tymi napadami. I co trzeba zrobić, żeby mieć na non-stop na całym Los Santos? W GTA Online jest 10 anten radiowych dla właśnie Johnny'ego Orbisona, Jeżeli wszystkie je naprawimy, to otrzymamy łącznie 250 tysięcy dolarów oraz 10 tysięcy RP i dodatkowo będziemy mieli po prostu na całym terenie Los Santos, czy na całym terenie San Andreas właśnie stację tą radiową, którą mam w tym momencie. Na chwilę obecną jest tylko dostępna na tym terenie od tego Mirror Parku. Także w tym odcinku zrobimy sobie wszystkie 10 anten. Ja was zapraszam do oglądania, czy wam się poradnik przydał, jak tak, to możecie polecić znajomym, jakiś inny Discord jakoś nie wie. Także nie przedłużając, lecimy dalej z nagrywaniem. Jak będziemy zlatywać takiego nadajnika, takiej anteny, to będziemy słyszeć takie charakterystyczne pikanie. Jak to teraz możecie usłyszeć gdzieś tam w tle. I nasz nadajnik znajduje się w tym miejscu teraz, uwaga, bo nam sprzetnie. I w taki sposób wygląda nadajnik. Takie małe urządzonko. Jeszcze taka rada dla osób, które grają na konsolach. Blisko takiego nadajnika wibruje mocno dość pad, także taka charakterystyczna rzecz. Im bliżej, tym bardziej oczywiście. No, taki tip. Oczywiście, jeżeli ktoś gra na padzie na komputerze, też to będzie wibrować. Dobra, mamy też, żeby naprawić antenę. Klikamy ją, powinno naprawić w jakiś chytry sposób. To jest takie proste. Dobra, lecimy do kolejnej. I tu mamy kolejną antenę, którą trzeba naprawić. I druga naprawiona.
I mamy ostatnią antenę radiową naprawioną. O, dźwięk taki inny się zrobił. Kurde no. Dzięki twojej pomocy Radio Steel Sleeping Los Santos ma większy zasięg. Johnny Orbison skontaktuje się z tobą, żeby przekazać ci dodatkową nagrodę, kiedy radio będzie dostępne w całym Los Santos. Dostaliśmy oczywiście od niego SMS-a, że świetna robota, muszę jeszcze dopracować szczegóły, ale dzięki twojej pomocy wkrótce będziemy mogli nadawać wszędzie. Robimy już na druki, na nowe promocje, ciuchy, jesteś na samym szczycie listy. Czyli pewnie dostaniemy jakąś fajną bluzkę. Także lecimy dalej. Także ja wam dziękuję za obejrzenie odcineczka, gdzie naprawialiśmy 10 anten, mam nadzieję, że wam się przydało. Pamiętajcie, udostępniajcie to znajomym, jak ktoś nie wie o co chodzi. Przy okazji może zarobić spoko kasę, bo to jest 250 tysięcy, które można jakoś fajnie wykorzystać. Oraz troszeczkę levela, no i spoko stację radiową. Co prawda ja nie zdążyłem pokazać tej bluzki, no ale macie pewnie na miniaturce czy gdzieś tam na innych stronach internetowych. Także wam dziękuję za oglądanie tego odcineczka, zapraszam do linka do opisu. Tam są inne kolekcje, które warto zebrać, na przykład taki sweet strój, ten hazardisty. Także zapraszam do opisu, jak się wam podobało, to łapeczka w górę, mile widziana, jak nie to łapeczka w dół. Na razie, cześć!